To takie kółko se zrób, żeby ja ten tak, był dobry na ciebie. I trzeba troszkę ściskać. Nie za duże. I teraz możesz dać na przykład. I teraz tak, jesteśmy na Woli Rzeczyckiej. Wspiera nas koło gospodyń. Woli Rzeczyckiej, woleczki, niezastąpione, zawsze chętne. I tutaj pani parę słów powie nam na temat dzisiejszego, bo pani słyszałam, że zna pan tradycję bardzo dawno, więc proszę nam powiedzieć parę słów. No ja mówię, pierwszy raz po prostu wianek wiliśmy 34 lata temu. To co roku wijemy te wianki na dożynki do kościoła, później jedziemy na gminne, powiatowe. Także ta tradycja wicia wianków u nas istnieje. Wijemy na wszelkie okazje do kościoła. Tak. Nie zamiera tradycji, jednym słowem. Dzisiaj wśród nas jest młode pokolenie, rozumiem. I trzeba po prostu przekazać teraz młodemu pokoleniu. Dzięki naszej inicjatywie młode pokolenie będzie mogło nauczyć się i o tej tradycji nie zapomnieć, prawda? No oczywiście. Tu jest więcej takich pań w naszym kole, które naprawdę pięknie biją, tak jak Florcia Hołoda, Monika Dereń, Dereń Turek. To są panie niezastąpione. No i cieszymy się, żeby ta tradycja po prostu dalej trwała. I jak się młodemu pokoleniu podoba? Fajnie. O, proszę bardzo. Myślę, że Wola Rzeczycka będzie pielęgnować tradycję jeszcze przez długie lata. Myślę, że to co robimy... Tak, dziewczynki, pokażcie, co robimy. Niech inne dziewczęta, inne osoby widzą, że młodzież też może mieć inne zajęcia niż tylko siedzenie przed komputerem, prawda? Oczywiście.
Z czego wiemy te wieńce? Z czego zrobiłeś wieńce? Ze zbóż, no bo jak dożynkowe, to, to były z zboża. Do kościoła biliśmy, z lipy zbiliśmy, z tuju, z dębu, liścia dębu. Tak, ale teraz wianki na noc kupały, na noc święto jańską, to troszeczkę tutaj zboża mniej dodajemy, prawda? Młode, tędy zbóż też, sobie mamy. Ale tutaj akurat dominują kwiaty, tak? Kwiaty czarnego pnia, róże. Maki. Tak, nasze wianuszki będą bardzo kolorowe. Wszystko mi się będzie wyglądało. Mobilizuje inne grupy do wieczerzenia. To nie wiem, może trzeba rozrywać. Nie jest zbyt skomplikowane, ale wymaga dużo, dużo czasu i dużo zbierania materiału, prawda? Bardzo dużo zbierania i no, troszeczkę to jest też, żeby ten wieniec się nie rozleciał, jak się wiło wieńce po 4 metry. To żeby on się trzymał, chodziło o to. Myślę o tym, że w tej chwili nie jest takie zbyt skomplikowane. No teraz takie małe to nie jest skomplikowane. To popatrz. Babcia tak. Myślę, że podoba się takie zajęcie, wiecie, nie? No każde jedno zajęcie poza domem, w grupach, mobilizuje, prawda? Coś fajnego, bo raz, że mobilizuje, drugi raz jest spotkanie z ludźmi, odlatuje się z czegoś, z tej codzienności odlot troszeczkę jest. I tego się powiedziało, że normalnie w domu wielu osobom nie chciałoby się usiąść i sobie ludzić więcej, no bo to nie jest osoba tutaj. Możliwość mobilizacja młodego pokolenia. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogę pokonać. Odpowiedziało na tak. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję dziewczynom. No to nie. Ale to długo. Co musisz tu proszę, proszę. No i chodzę w takim szybkim tempie i nie robię. O, mamy wiele. Dziewczynki, dostępne. Pięknie. Młodym dziewczyną. To przekażemy dalej. Zostań, żeby zawiązać.
wyciągałem z tego mojego dużo. Nie, to ładne.